Dobry, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek dotyczący sprzętów takich troszeczkę filmowych czy fotograficznych. Trzeci odcinek. Dzisiaj odcinek dotyczący tak zwanych plecków vlog. Tak to się poprawnie nazywa. Ja tutaj tylko podkręcam część elementów. Plecki tilta. Tak one wyglądają. Ja tutaj muszę posłużyć się kartką, ponieważ tego raczej nie zapamiętałbym. TABT-P2VG. Taka jest pełna nazwa. Długa i mi to nic nie mówi. No i proszę bardzo, tak to wygląda. Od dołu mamy tylko to złącze duże do akumulatorów typu V. Z tej strony mamy DTAP 14,8 V i luzowanie blokady systemu V. Tutaj widać lata taki haczyk malutki. U góry nie ma nic. Z kolejnego boku mamy już sporo tych wyjść. I tak, 12 V, jedno 14,8, kolejne 12, kolejne 8. I to wszystko. I teraz idziemy tutaj. I widać tutaj naprawdę sporo elementów. I właśnie, jeszcze tutaj jeden element, który był w zestawie, ponieważ te plecki akurat były typowe, czy też można je zastosować właśnie do systemu rur 15 mm, tutaj standard, i mocujemy to sobie przez przykręcenie z jednej strony albo z drugiej, albo ściągamy, tak jak ja zrobiłem, i zamocujemy to zupełnie inaczej. Czyli to mogę zdjąć. Tutaj sobie to pięknie wpinamy. Klik. Pojawia nam się napięcie z akumulatora. Mamy również diodę od razu sygnalizacyjną. Wiemy, że na wyjściach pojawia się napięcie, więc to też jest fajnie. Ściągamy. Chodzi to naprawdę wszystko elegancko. Tutaj mamy aluminium. To widać w tym miejscu, czyli tak naprawdę połowa tych plecków jest aluminiowa, a połowa jest z jakiegoś twardego tworzywa, pewnie jakiś ABS, bo tak najczęściej się to robi. Więc gwinty super, że w aluminium. Dużo, naprawdę dużo tych uchwytów, więc naprawdę nie będzie Wam brakowało. Jeszcze tutaj od spodu są. Można w przeróżny sposób to montować. Pokażę Wam za chwilę również w jaki. Tyle w temacie. Plecki tilta do systemu vlog do zasilania typu z baterii akumulatorowych typu V. Dzięki. Link tradycyjnie w opisie. I zapraszam Was. Jeszcze zostały, słuchajcie, dwa filmy dotyczące właśnie tego systemu. Na razie.